gryzą. Leżę w wannie pełnej robaków, bo przyznałem się do czegoś bardzo dziwnego, co zobaczycie później. A w tym filmie, jeśli się przyznasz, to robisz ekstremalną karę. Dlatego zebrałem dzisiaj najdzielniejszych mężczyzn, jakich znam, i zagramy w Nigdy Przenigdy. Moi drodzy, zanim zaczniemy, chciałbym pozdrowić naszych gości specjalnych, którzy się tu dzisiaj nie zjawili, serduszkiem. Generalnie serduszko dla was, kochamy was. Proszę o pozdrowienia z waszej strony też. Bogdeli ulti, was. Zacznijmy sobie spokojnie. Mianowicie, nigdy przenigdy nie uprawiałem seksu w trójkącie. Zgłaszam sprzeciw! Zgłaszam sprzeciw! 3, 4! Ojej! Dzień dobry! To jest niesprawiedliwe, bo graliśmy na imprezie w Never Have I Ever i to jest ustawione, nie? Wszyscy już tak to wiedzą. Możesz opowiedzieć coś o swojej sytuacji. Po prostu wszedłem do takiego pokoju i było tam dwóch chłopaków. No co, no dogadywałem się z dwoma koleżankami. Tak, koleżankami, dobra, dobra. Dobra, koleżankami. Dobrze, moi drodzy, tym samym Artur jako jedyny odpowiedział na to pytanie. Tak, więc czeka go kara. A naszą karą będzie... Ja chciałem powiedzieć, że Osty też się chwalił, że miał. Też to słyszałem ogólnie, no. No tak, mówił, że ostatnio... Przy śniadaniu wszystkim. Bo to... My byliśmy do domu! Justek, ty też tam byłeś! Za to kłamstwo, które się tutaj pojawiło, musimy podnieść poziom kary wyżej, więc będzie na początku mocniejsza kara niż była przewidziana. Do końca życia celibat. Nasza kara... Jezus Maria! Ojojoj! To działa tak, że karę wykonuje się razy tyle, ile reszta uczestników była dobra, grzeczna, wiecie o co chodzi. Czyli generalnie Artur dostaje 3 kule, Ostry dostaje 1, 2, 3, razy 2. Jezus Maria, on znało teraz. Biegałem raz nago w samych spodenkach i dostawałem z paintballa. Nie było to przyjemne uczucie. Podobało ci się bzykanie? Zakładaj teraz. Najlepsze to, że przyszedł, pochwalił się po prostu, nagadał wszystkim, a teraz mówię. Taki trójkąt, dupa mnie boli, teraz nie będą plecy bolały. Ostry pierwszy. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dostałeś? Dobra, idziemy bliżej, bo jak się nie boli, to idziemy bliżej. Dobra, no to bliżej. No dobra, nie podchodzimy bliżej! Zdecydowanie nie! Ej, ale gość jest twardy. Dobra, Artur! 3, 2, 1! Dostałeś? No, na p***. A poczekaj, ty możesz dwie kulki dostrego. No, czemu? No bo on ma razy dwa, bo oszukiwał. Oj, wyżej. Uuu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 
Oj! Tam środek mi Artur, sorry! Dobra, ostre jeszcze jedna! Nie! Oj! Raz! Rękę najgorzej! Rękę najgorzej! Kurwa! Ja jak to boli! Ja Tak przerąbane, przysięgam. Patrzcie, tak przerąbane. Warto było tak? Tak! No ja też bym nie cofnął generalnie tego. Nigdy przenigdy nie kłamałem, mówiąc do kogoś, kocham cię. Czy kłamałem? Czy zataiłem prawdę? To też jest... to jest to samo! 3, 4... Tak! Ale będzie mały. Jeszcze mniejszy? On zniknie. Dobra, lecimy, panowie. Dobra. O kurde. Ja przecież to podchodzi pod jakieś odmrożenia później. Teraz to k***o mole chodzi. Dawaj drugi, Jordan. Dawaj drugi, a co? Jakby... Dla mnie to jest mega easy, nie? Ja tutaj mogę, panowie, spokojnie. Nie, w miarę. Dobra. Łaj, to boli, ty. Czy to jest bezpieczne generalnie, nie? Jest takie zimne, że aż piecze mnie. Zasikam się chyba. Że aż piecze. Żeby było cieplej. Że aż pali to. Dawaj pytanie. Dobra, panowie, jesteście gotowi? Tak. Ale na pewno? Tak mi odleci zaraz. Nigdy, przenigdy nie zdradziłem drugiej połówki. Czy nawet jak byliśmy młodzi czy coś, że jakby nie byłem z dwoma laskami naraz, nie zdradziłem, o to chodzi, nie? 3, 2, 1... Ale generalnie ktoś jest taki. Ja Arturo! Ty się wytłumaczy, żeby nie być ze świetle. O Jezus Maria, nie? Nie wiem, czy mówić mi jaj tak bolo za bardzo. To nie była generalnie, że zdrada, ale faktycznie już praktycznie byliśmy w związku, ale jeszcze nieoficjalnie i... Jak? Taka zdradunia taka. Ale puszczenia szczerość. Możemy już? Do tych torek, bo się przydadzą jeszcze do drinków, nie? O kurwa, mój pipi u was też jest taki czerwony, czy nie? Jakby... U mnie jest czarny. Czekaj, za co ty łapiesz?
On rękę o rękę pocierał. Musiał trzymać, to musiał tak wybrać, nie? Arturo, musisz zadzwonić do swoich rodziców i powiedzieć, że będziesz ojcem. I to tak, super, to tak real, nie? Moja mama dostanie zawału, nie? Chyba, że to w tym trójkącie. No tak, dosłownie obite plecy. Mam zamrożone jaja, jeszcze muszę powiedzieć mojej mamie, że... Tymi zamrożonymi jajami. Siema, mamo, ty masz chwilę teraz, żeby porozmawiać? Tak na sekundkę, na boku? Okay, czy coś robisz? No, ze znajomym jesteśmy, no. O Jezu, czekaj. Na bok. Powiem ci szczerze, że generalnie potrzebuję rady. Pamiętasz, jak ci opowiadałem o tym, że w ogóle teraz w sumie fajnie, że już ten, że już jestem singlem, że to mogę trochę odsapnąć i się, wiesz, nic nie podzieje, nie? No. Ja, ja nie wiem, jak chcesz, żebyś to mówił. O, się tak... tak głupio podziało i no nie mam pojęcia, co ja mam zrobić generalnie z tym. Ale z czym? Poznałem dziewczynę, nawet w sumie z nią nie byłem i kwestia była taka, że ona wpadła, nie? Nie. Dosłownie widzieliśmy się dwa razy. Jeszcze w ogóle ona jest taka średnia, nie? Ja pier... Artek. No co ja mam zrobić? No taka głupota, no ja nie wiem, nie? Nie, ty sobie jaja ze mnie robisz, ty mnie wkręcasz, bo mnie nagrywasz, to jest niewiarygodne, to na pewno ze mną normalnie nie rozmawiasz. W sumie nie wiem, do kogo z tym podbić, bo to jest sytuacja, nie? Dobra, mama, przepraszam cię, przepraszam! Przepraszam, zmusili mnie, miałem taką karę na filmie! Przepraszam cię, mamo! Nawet ja się zestresowałem, przepraszam cię! Cześć, no pa, pa. Ja już pojadę. Odegrane. Nigdy przenigdy nie zostałem złapany przy masturbacji i stosunku seksualnym. To i to, to jest podwójna kara? Nie. Slash. Te dwie rzeczy. Jesteście gotowi? No, trzy, cztery. A to opowiecie coś, kto, czy gdzie, czy coś. Ja chyba w ogóle już kiedyś mówiłem raz na jakimś filmie, że mój brat... Przed ulicą. Nie, brat wszedł do pokoju w niefajnym momencie z kimś po prostu, a mama też kiedyś, jak byłem młodszy, ale mama tak dyskretnie udawała, że kompletnie nic się nie stało. Tak i... umyła tą podłogę i tak wyszło sobie, nie? To ja miałem jeszcze lepiej ogólnie. Mama to widziała ogólnie kilka razy, jak się masturbuje, to ogólnie był hit. Mama stoi w kuchni, gotuje, a Jordan w salonie. Ale i tak najgorszy było to, jak coś tam się działo pod prysznicem i zapomniałem zamknąć łazienki i mój tata wszedł jakby nic. Po prostu se wszedł, otworzył drzwi, wziął to chciał i wyszedł. To było niesamowite, także dziękuję tato, że nie zwrócić uwagi. A wy co, nigdy nie mieliście niby sytuacji? Nie, myślę, że nie. Po prostu się zamykam i tyle. Nie zostałem przyłapany na masturbacji, a zwłaszcza tak okropne. W każdym razie na Sylwestrze rozmawiałem ze swoją dziewczyną w toalecie. To trwało trochę długo i znajomi chyba stwierdzili, że ha, coś się musiało stać. I mój Konrad, kocham cię, przyjacielu, stwierdził, że super pomysłem będzie otworzenie nożem drzwi do kibla. I on otwiera i nagle było tam, no nie wiem, tak żeby 10 osób było spokojnie, tak patrzy, co się wydarzyło, nie? A reszty już nie będę zdradzał. Dobra, wasza kara to luźna kara. Shot obrzydliwej mieszanki. Ja Taki specyfik, że się zesychają. Zdrowe jajko, na bank. Kyszny soczek. Dobrze. Zeżygam się na bank, nie, to mi się nie podoba. Kalenki. Delikatnie. Pysz. Delikatnie. Soczku. Dla koloru. Szocik. Ej, ale ta woda. A co smak? Dobra, już. Dobra. Piri piri. Co sojowy ciemny, dawaj. To mleko. Ja nie wiem, czy to mleko mi dawać, bo on srali, żygali może. To chodzi. Tak zestresowany, że jak jeszcze tego szedawalę, to ja bez tego już mi się żygać. A mi też, no. Mi też. Kofeiny mi dają, będą te p***y stare. Przetreningowała. Dobra, już. Dawaj Ludwika troszkę. To zaraz jajko, nie? No jajo i miksujemy. To jajko nie było jakieś zepsute? Może było, nie wiem. Żeby było zdrowo, damy im boróbeczki 3. I co zrobić? Tak dużo nie. Już. Jakby pili jakiegoś kreta, nie? Dobra, ale wszystko jest jadliwe, czy płyn do mycia naczyń też się tam... Nie, zna. Wszystko nie. Jest jadliwe. Dawaj Ludwika troszkę. Na pewno musi się to połknąć, nie ma takiego, że wypijecie i wyplujecie jak to robimy ten challenge na serio. Jak ja dostałem paintballem, to wy musicie wypić 40 ml i połknąć. Jak wiem, jak wiecie nam co tu jest? Napluni do środka. Pęgaś? Albo dzisiaj jesteśmy mocno w tematach erotycznych, pewnie panowie tam... Tak. Był taki pomysł, ale nie mogliśmy tego nagrać, rzeczy tu jest, nie? Najważniejsza zasada jest taka, że musicie wypić całe i połknąć. Artur jest weganem, jakieś... Nie, ja nie wiem, słodyczy. Tam nie ma słodyczy, uwierz mi. Tam jest tylko mantyn. A, no to dolej mi. O, twoje zdrowie jest za twoją mamusię, za twoją mamusię. Tak jest. No, przepraszam jeszcze raz. Za twojego bobaska. O k***a. Zostawę zrobiliśmy. No mówiłem, że mocno zrobiliśmy. Czekaj, ja się zrobiłem. Za drugim razem myśmy tego oczywiście nie wsypali. Dobra, przyjęło.
Jak to przeżyłeś, to znaczy, że już jest git, nie? Ja delikatnie zwolnię z tymi pytaniami, wyjątkowo nie będzie chodziło o seks. Szkoda. Ale jestem bardzo ciekawy odpowiedzi w sumie. Nigdy, przenigdy nie grzebałem w czyimś telefonie. A, kurczę, aha, ten już tak się uśmiecha, podejrzewam. Czy to jest za zgodą, czy bez zgody? Z też. Ze zgodą, no to... Ja się zapytałem, dobra. No uwaga, no masz. 3, 4. Nigdy nie grzebałeś! No, nie grzebałem, ja jestem ufnym chłopakiem, nie? Tak, nigdy nie wszedłeś w lasy na telefon. Na żaden telefon, żaden nie, laptop, on robi podwójną karę! Jaki ja kan! Ja cenię sobie prywatność, ja uważam, że jakbym musiał grzebać swojej dziewczynie, to bym nie chciał zrobić. No ja na pewno tak. Pierwszy raz nie mam kary! Jest! Ja bym chciał powiedzieć generalnie, tak już moralizując społeczeństwo, że to jest k***a, że właśnie się grzebie komuś w telefonie. To jest turbo. Ja bym chciał powiedzieć, że ja na przykład nie chciałbym już więcej nigdy tak zrobić. No bo ja też. No. Ja zrobiłem i też nigdy nie zrobiłem potem. Nie, serio, serio. Ja też. Tak samo jak koledzy, jak oni, ja też. Nie, nigdy. Że nie nagrywać. Że kiedyś tak zrobiłem, no i uważam, że to jest turbo słabe. Nie? A ty co byś tutaj dała, jakbyś była? A on powiedział, że tobie? No grzebałem ci, no ale to... Ale to nie w telefonie! No właśnie! Kara, Artur, dawaj. Uwaga, zobaczmy jaka jest uwaga, kara. Uwaga, już długa, będziemy wpierdalać jakieś robaki z ziemi pewnie, no. Rzuć na Instastory ostatnie zdjęcie z telefonu. O kurwa. Ufi! Ja nie wiem, ale ja chyba wiem jakie mam. A ty co? Już. Telefony, raz. A, usunął! Ale, panowie... Nie! Łap go! Mam podobno. Ale ty się nie zakrywasz ryszykiem, k***a. Ale ja tu nic nie mam na sobie. Dobra, wszystko wleciało, możecie wbić na każdego Instagrama, zobaczyć jak jesteście ciekawi. Nigdy przenigdy nie wygadałem czyjejś tajemnicy. Nawet jeżeli robiliście to dla dobra tej osoby, jeżeli coś wam powiedziała i chcieliście w jakikolwiek inny sposób pomóc, to też jakby jest... To jest słusznej wierze. No ale wygadałeś. Kurde, realnie trzymam teraz tyle tajemnic, że to jest powalone też po prostu. Ale myślę, że... Dobra, no ja mogę, jak jesteście. 3, 4. No ja doceniam takie rzeczy. Ja też doceniam takie rzeczy. Pierwszy raz mamy z Arturem kary. Ja myślę, że się zdarzyło po prostu nawet w dobrej wierze. Tak. W dobrej wierze szczególnie. Wiesz co, no 10 strzałów z gumek recepturek. Nie, no przecież to jest niesamowite, nie? Nie, no to jest najgorsze. Kto dopierał te kary? To jest najgorsze. No nie, nie. 300 razy, 300 razy. No, posła no nie, no szanujmy się. No, we biegunki. O, kurwa, ja pierdolę! Jeszcze pocieraj! O, low kick. Co? Moc! No to ty, dawaj go no! Nie tak mocno! No napina jest to k***a! Dajcie szeroką. Dawaj, jeszcze dwa! No, jeszcze jeden, 4 było! To boli, to bardziej boli niż się wydaje, no zobacz! Nie boli. Nie, mi się wydaje, że 10 to jest za dużo. Zróbmy po. Nie. Ja wolę kulkę z paintballa, stary. Ja wolę raz dostać z paintballa. Chyba jedną. Tak. Ale jak strzelisz więcej, to dostajesz ty 5. Ja wolę jedną z paintballa. To jest mocniejsza raczej kulka z paintballa, nie? Jak tam? Proste. Ja się niczego nie boję. Nie boisz się? Nie boję się. No to zobaczysz. Ja mogę Jordiego wdawać. Jordi będzie twardszy. Jest taki na filmie zawsze. 3, 2, 1. O! Teraz dostałem! Najgorzej, totalnie dostałem w plecy. Dobra, gotowy? Ja mogę przyjąć jeszcze jedno. Tak? Nie. Nigdy przenigdy nie zostałem sfrędzonowany. Trzeba przeanalizować całe moje życie. Ale tak. Nie byliście razem na przykład zaraz, czy nie? Nie byliście razem. A, okej, okay, no to... Mamy? No. Mamy, no. Mamy. Kto nie ma? Kto nie miał? 3, 4. Artur, nikt ci nie wierzy. No i ja ten, bo i tobie. Ja... Tobie! Ja jak już się brałem za coś, to zawsze mi się udawało. To znaczy, że byłem jeszcze lat w związku, nie wiem. Ty nigdy nie byłeś sfrędzonowany? Nigdy. No przecież ja jestem 2 lata singlem teraz. A ciebie mi ktoś teraz odmówił? No właśnie, i to jest najważniejsze. Czy ktoś ci chociaż teraz odmówił? Dlatego my jesteśmy tymi przegrywami. No i dobra, niechaj będzie. My jedynie jesteśmy szczerzy tutaj. Ciebie nie sfrędzonował? Jak mi ktoś odrzucił, no to już raczej miałem. Już bardziej odcinałem się niż... Vero. Spokojnie. Ostatnio z nim gadałem. gadałem! Zakładasz okej, okay, bo ty jesteś przez 15 lat w związku i... No ale miałem dziewczyny przed Werą też, jakieś tam takie podstawówkowe, takie wiesz, miłościowe. No i nie miałeś tak, że nie wiem, podrywałeś laskę i... Ja zawsze potem z nią byłem. Niemożliwe. Jeszcze po tym filmie będziesz miał popsute statystyki. Specjalnie, no, specjalnie, no. Był psuły. Mnie to nie boli, bo dlatego... mam stałych klientów. Na razie jesteś z Arturkiem, wymyśliliśmy mocne pytanie. Ale to takie, że ja nie wiem, czy wy na nie odpowiecie szczerze, nie? Dobra, dawaj. Nigdy przenigdy nie myślałem o kimś innym podczas seksu. Kurde, ciężko. Nie, bo nie wiem, czy...
No gdybyś zadał, że myślałem o swojej lasce, no to co innego, nie? O innej dziewczynie i też w stosunku, czy w ogóle o jakiejś innej rzeczy, że na przykład, nie wiem, grasz w piłkę. Z kątem takim seksualnym, nie? Nawet przypadkiem, nie? Ja nie wierzę, że wy tak nie robiliście. No właśnie, no. Ja nie wierzę. Ja w ogóle nigdy seksu nie uprawiałem. Dobra, sam, moi drodzy, możemy, myślę, odpowiadać wszyscy. 3, 2, 1. Co ty już tak... Nie, ale ja nie przypominam sobie, możecie mnie wziąć pod wariogar, żebym sobie k***a wyobrażał, że jestem z inną dziewczyną. Ale to k***a, dlatego, że powinieneś odpowiadać szczerze, Krzysiu. No to ja ci odpowiadam szczerze. Ja mam jedną partnerkę tylko, no to nie miałem flashbacków z innych na przykład. To nie musi być, że ty myślałeś przez cały seks, tylko że ci wpadło do głowy na przykład, że k***a, nie wiem, nagle sobie wyobraziłeś, że właśnie r***asz coś. To może wpadło, ale to nie pamiętam tego, nie? Żeby powiedzieć. Ja realnie nie, też nie zakładam sytuacji, że pamiętam konkret, tylko no raczej prawdopodobieństwo na to jest tak, tak duże, że... Tak. Mignęło mi, jak już dość, ja nie wiem, czy coś. Ja też nie pamiętam takiej sytuacji, ale po prostu prawdopodobieństwo jest tak duże. Tyle wiśli mi się p***ala przez głowę, że w sumie p***a tyle ich było, że... Się mogła przewinąć ta maneta, nie? To musimy wstawić! O nie! To musimy wstawić! Wszystko, żeby to pograło! Nie! Nie! Chłopaki, pomogę wam to modować. Ja się boję. Ale to w sumie to ja wam współczuję, no bo w takim razie musieliście uprawiać seks z taką partnerką, która na tyle was nie pociąga, że wam musicie myśleć o czymś innym. Generalnie kwestia jest taka, że jak uprawiasz seksu dużo czy mało, tak, to czasem... w moim wieku, to myślisz, żeby przeżyć, o kimś innym, stary. Jeżeli w ten sposób to u ciebie wygląda, to możesz mieć rację. Dobra, dawaj, kara. Łapka na mieszych palec. To boli, ale jest luz, to jest luz. Tak? Mały. Kumka była gorsza. To najbardziej boli, jak to zrobić w kość. Tak. Dobra. To na to trzeba nacisnąć? Tak. Na tym kole. Ała, ała. Ale w kość dostałem tutaj. Chcecie? Gotowi wszyscy? Zamiana, Krzysiu. Nigdy czy nigdy nie podrywałem dziewczyny swojego kolegi. Pytanie, ja na pewno nie. Pytanie, czy że chciałem ją odbić. K***a, trzeba sprecyzować flirt, bo ja flirtuję non stop. Myślę sobie o Werze, no w życiu. Werą na bank, nawet ja bym przy tym, jak flirtować z Werą. No jak flirtowałem z Werą? Śmiałeś się. Nie, że czaj. No ale się, ej, ale on mówi... Czy ja flirtowałem z Julką? Dobra, no on z Julką nie. A to jak z Julką, to staram się, żeby się nie popłakała, co dopiero, żeby z nią flirtował. No, czajnik, no ja nie wiem w takim razie, jak chcecie to definiować. Tak, chcesz dostać przykład. Jak chcesz dostać przykład, żeby w takim razie nie zje... Ja uważam, że flirtuje. Ja obojętnie co powiem, to i tak każdy... A i tak kłamiesz. Ja uważam, że w takim razie flirtuje z większością dziewczyn, albo nie flirtuje z żadną, jeżeli to jest taka definicja. Ja rozumiem. Jak nagrywamy randki. Wiesz, bo flirtować teraz flirtuje z Werą codziennie i z drugą też. No w sensie ty tak, no zgadzam się. Ale ja na przykład miałem tak, że ja się spytałem tego kumpla, nie? Czy jakby mi się wydawało, że oni tam byli blisko czy coś tam, ja się go spytałem, nie? Bo Wera mi się zaczęła podobać, ja się go spytałem, czy ty coś z Werą ten tego, no mówię, nie. Była taka jedna dziewczyna, która mi się bardzo podobała. Mieliśmy wtedy ze 12 lat. I przychodzę do czajnika i mówię, czajnik, mega mi się podoba ta laska. Weź tam coś do niej zagadaj, coś powiedz, że mi się podoba, coś tam, że zrób tak, żeby było git. Dobry grunt, żeby. A dwa dni później dowiaduję się, że rozumiesz. Ja nigdy, nie? No to dziewczyny kumpla, nie. Nie była twoją dziewczyną. Ja mogę powiedzieć, tutaj poświadczyć swoimi wszystkimi pieniędzmi, jakie mam. Ja mam dużo, ale mam, że podrywał. Kogo? No, dziewczyn. Konkret. Dziewczyn. Konkret. Podrywał. To nie jest żaden konkret, mnie to nie przekonuje. 3, 4. A ogółem zasady są takie, że jak wszyscy odpowiedzą, to też mamy karę. A flirtowaliśmy z dziewczyną kumplą. 3, 4. Flirtować, kurczę, tak... Ja flirtuję, rozmawiając. Więc... Uważam, że nie. Nasza kara wspólna to... Dobra, kto chce wymienić na paintball? Trzymasz łyżkę soli i minutę w buzi. Jezu, serio? Jezu, ja dziękuję! 3, 2, 1. A mamy co zrobić? A to tak... Trzydzieści. 3, 2, 1. A mam słone rej całe. Nigdy przy nigdy nie pocałowałem faceta w usta. Bo tak widziałem, że niektórzy piłkarze, że coś się tak cmokną czasem. Czyli cmoknięcie takie, czy... No, że w usta. Usta, usta. Usta, usta. Mówię o przelizaniu się. Ale przelizanie też może być. Ale jak nie pamiętam... A jak się nie pamięta, to się liczy, czy nie? Liczy się. Nie no, po alkoholu się różne rzeczy robiło, się nie pamiętało potem, nie? Czyli też cmoknięcie, nie? Tak. Nie no, usta, usta. Tak, pasta. 3, 4. Myślę, że się na pewno zdarzyło w życiu. Bo weźcie pod uwagę, że to jest w życiu. No to na przykład na bank, jak byłem mniejszym dzieckiem, pocałował mnie któryś wujek, dziadek. Myślę, że tata na pewno całował, jak byliśmy mali, dlatego wziąłem to pod uwagę, nie? No to bardziej, no, bardziej może świadomie, że pamiętasz, a nie, że no, bardziej, że ty, stary, chciałeś. Ale chociaż mi się wydaje, że on się też smokał. Na pewno, on był piłkarzem. Właśnie też mi tak wydaje.
piłce. Dobra, nie ukrywajmy. Dobra. Zastanawiam się, czy my na jakimś filmie nie mieliśmy też jakiegoś takiego smukania. Wydaje się, że to piłkarze to nie tylko w usta się smukają. A nie, cię smukamy w usta, znaczy w policzek wtedy. Widzowie, jak znajdziecie to gdzieś na filmie, żeby Ostry się z kimś smukał, nawet ze mną, napiszcie w komentarzu i lajkujcie ten komentarz, to wtedy Ostrego czeka kara. Dobra, ta co teraz będzie kara ewentualnie dla Ostrego, ja się przyznałem. A ja już też widzę! Co jest? Co jest? Ja nie widziałem. A mogę tylko powiedzieć jedno! 3, 2, 1, bungee! Turbo słabo bym zginął na filmie, ale jak coś to wrzućcie ten film mimo wszystko. Tam do środka. Czy ja bez żadnego przepięcia? No jak to... O k***a! No z***liście! Ja ole, dopiero teraz do mnie to trafia. Ja chyba nie mam ochoty skakać. O k***a! Nie no, ja nie chcę patrzeć w dół. To jest turbo straszne jednak. Ja się stresuję. Jak się czujesz? O, dziękuję bardzo. To akurat prawidłowo. Ej, a jak zemdleję, to coś mi się może stać? To będzie ciekawszy film. Rozejrzyjmy się jeszcze, w sensie jak tu jest wysoko. Zobaczcie sobie, co ja bym widział, gdybym patrzył w dół, ale ja obecnie nie patrzę w dół, wyglądam tak. Jedziemy. 3, 2, 1, bungee! Jechapki, jak kiedyś skakałem na bungee z zasłoniętymi oczami, przysięgam wam, że to było 10 razy prostsze. No k***a, zesrałem się. Czuję się normalnie, jakbym się wieczorem duszkę kładł z takim pytągiem wielkim obok. Ale fajnie przeżycie, czy nie? Fajne, no, fajne. Mógłbym jeszcze raz skoczyć. Ja na przykład wiem, że nigdy nie będę skakał, nie? Dlatego mam mega luz. Dobra. Mam takie spicy takie. Nigdy przenigdy nie nagrałem seks taśmy. Zgłaszam sprzeciw, nie? Ja mam dość tej gry! Co to jest seks taśma? Czas tu cudować. O, o, o! Jakiegokolwiek stosunku, jakiekolwiek nagranie. Wideo, czyli audio to się nie liczy. Audio też bym podliczył, jak jakieś takie seks taśma. Też nagrywasz, no, też nagrywasz, nie? Takie... Jakiekolwiek tak. Nagranie, jakiegokolwiek stosunku. No nie musisz sam. No, no właśnie, nie, nie swojego, nie swojego. Nie musisz skuć, nie? Nie swojego. I tak z przyczajki, kurde. Nie, nic, mamo! To do szkoły. Nie, nic, mamo! Kurde. Ale wymyślcie, że ja tak. Nie, już no, to nie. Przenagrywałem. Czemu wy takie coś nagrywacie? Przecież jak coś wyjdzie, to jest analiza, no. A dlaczego? To, czy ktoś to mówi? No właśnie, wiesz, że bez zgody drugiej strony? No właśnie. Wy mnie macie za takiego zwyrola, że to jest hit, nie? Dobra, no, podnosimy. 3, 2, 1. Myślałem, żeby to sam pięknie. Jeżeli dwie strony jakby się zgadzają, to nie widzę w tym nic złego. Czasem trzeba podkręcać adrenalinkę w związku. Nie, nie nagrywałem, chciałem właśnie. Nie, ale... też chciałem, ale nie będę. Ale bardziej właśnie ta druga strona. Tak. U mnie też Vera, no. No. Też długo ją namawiałeś, nie? Też? No dobra, no i na przykład jak nagraliście to seks taśmy, to co później? Że od razu oglądaliście na przykład? Bardziej... to poszły do śmieci generalnie. A ty? Ja przemilczam sprawę, nie? Dobra, no, jaka jest kara? Jordan. Ojojoj. Ale to są żywe? Co jest żywe? Wanna z... Kara to według naszego zaplecza piduta w wannie z robalami. Są obrzydliwe generalnie, więc panowie, osypcie jak trzeba. 3, 4. Ja p***le. O k***a! Gryzą, skończy mi gryzą. Ja p***le, to jest. To jest taki makaron, muszę. Ja p***le. Jak chodzi, chodzi pepek, tam pepek ci chodzi, tutaj chodzi. Ile mam czasu, uplułem się. To z głodu. Jak 32 sekundy. Co? Wy nie czujecie tego, nie czujecie tego, co tu się dzieje. Ja się czuję, jakby mnie zjadały. Dawaj Czajnik, dawaj, masz to. Łzy mi poleciały autentycznie, ja się czuję, jakby one mnie jadły teraz. Bo one gryzą skurczybyki małe, tak delikatnie. Jakby ci się do brzucha wchodzi przez pętek. O k***a, wszedł. O k***a. O k***a, jak tyle było? No. O k***a. Musisz takie coś mieć. 3, 2, 1. O k***a, tak wyglądało? No. O k***a, to tak wyglądało? Mhm. To tutaj, to na klatce piersiowej, to jest najgorsze uczucie na świecie. Na Boże. Kurwa, na serio to wygląda obrzydliwie, nie? Kurwa, że śmierdzisz, że mnie chce szygać. Tak w głowie mu się ruszają, patrzy. Luz, z natura, my jesteśmy jednością. Chill. Nie wiem, czy jesteśmy jednością, ja tam się nie czuję, kolbak. A i po czole chodzi chyba, czuję, kurwa. Ale jak generalnie, jest luz, nie? Nie, no jest luz, nie? A, to zostało 10 sekund. Ale gryzą, kurwa, to czuć. No, mówiłem, że gryzą skurczyliki. Zastanawiam się, jakby tu został na przykład tak na 10 godzin, czy by mnie wpierdoliły, nie? O, to koniec. Skończyło się dzisiaj w tym filmie, również to by było na tyle. Pamiętajcie zostawić suba, łapkę w górę i kolejny film macie za 3, 2, 1. Dada!